Siemka Tajemka, witam Was na kolejnym odcinku z oglądania razem YouTube'a, czyli znowu będę mógł Wam troszkę poprzeszkadzać, a jeśli ktoś nie lubi, jak mu przeszkadzam, to link powinien znaleźć się w opisie do bezpośredniego tego filmu. I co z tym filmem? Oczywiście Albion Online w roli głównej, tym razem Lance Awakened Trailer, ale w wersji po polsku. Co my z tym mamy? To jest trailer, który nawiązuje do patcha z 24 listopada, czyli parę dni temu. Duży update skoczył na serwer Albiona, no i postanowili do tego nagrać jakieś intro, jakiś teaser. Także, no cóż, koniec gadania, więcej oglądania. Wojowaliśmy dzielnie, ale na końcu przegraliśmy bitwę. Było ich zbyt wielu. Nasza kryjówka, nasz dom, zniszczony. No tak. Gildia musiała szukać schronienia. Z pelerynami Morganami. Za murami Fort Sterling. Beka. Życie w tym mieście nie jest złe. Kwitnie tu handel. A górnicy wydobywają rudę, z której wytwarzana jest najlepsza broń. Wykorzystaliśmy okazję i zbroiliśmy się, aby tam wrócić. Aby odzyskać ziemię. Jednakże coś się zmieniło. Bardowie śpiewają o krainach zmienionych przez energię. Wielkie, złociste stepy tętniące życiem. Niezbadane mokradła pełne koloru. Błękitne, pokryte lodem góry. Piękne wyżyny z łąkami, bujne jak nigdy przedtem. A także lasy. Zieleniste, bujne, mityczne. To tu się osiedlimy. O, ja cię sunę. Sąsiednie gildie atakowały naszą kryjówkę, ale umieliśmy panować nad mocą. Głęboko w dzikich rejonach znaleźliśmy antyczne relikwie. Ja chciałbym tutaj przerwać na chwilę, bo chciałbym tutaj zauważyć, że w tym trailerze tutaj była kłoda, która w ogóle nie wskoczyła. Widzicie kłodę? Kryjówkę. Idzie sobie kłoda, tu jest taki klamp i w ogóle nie wskoczyła. Umieliśmy panować nad mocą. Także głęboko w dzikich rejonach znaleźliśmy antyczne relikwie. Nie chcę tutaj rzucać nazwiskami, ale znam takiego jednego przywódcę z Coyatel, który nigdy nie trafiał kłodą. Były wypełnione energią. Energią, która nas ochraniała. To dało nam wolność. Ziemię, ich bogactwa. Wszystko było dla nas. Byliśmy niepokonani. Och, Jezu. Wieści o naszych podbojach rozeszły się. Wciąż dołączali do nas nowi. Nasza gildia rosła w siłę. Aktualnie naszym celem jest wieża w Deadpine Forest. Wzmocniona kryształami zapewniłaby nam panowanie nad całym regionem. Ale oni nie oddadzą jej nam bez walki. To jest tylko początek. Bowiem Albion się przebudził. Oho, świetny trailer. Pomimo, że tutaj były błędy taktyczne, na przykład z kodą, jeśli chodzi o walki, bo te walki, uwierzcie mi, to nie są brane po prostu gdzieś tam, że wzięli, jak ludzie się po prostu naparzają, jakieś fajne gildie, tylko to są po prostu jacyś ludzie z, no, stricte z tej, można powiedzieć, z tego studia. Oni po prostu dostają konto i masz wziąć tą broń i coś tam rób. No i tak to wygląda. Także te walki, no, gdyby nie ten komentarz, to by byłyby słabe. No w każdym razie, ale jeśli chodzi o tego narratora, no to kurde, jako podniety gościu zaliczył, że tutaj jest takie bujne roślinki w ogóle, także no generalnie faktycznie teraz ten świat wygląda ładniej po tym update'cie. I no tego nie można mu odebrać, ale takie gadanie, że wycofaliśmy się, żeby zbroić się. Albion nie polega na zbrojeniu się. Albion polega na zdobywaniu skilla. Także to jest też takie trochę przekłamane. Taki patos ostry poleciał. Jakby tutaj grind w tej grze był wszystkim. A to nieprawda. Także jak najbardziej. Trailer jest super. Takie wiecie, troszkę cinematic ujęcia.
Także zawsze takie rzeczy lubiłem. Ale z drugiej strony też Albion to nie jest taki chory grind jak w wielu, wielu innych gierkach. I tak naprawdę częścią tego, co macie, to jest wasz fame, czyli ten exp, który zdobędziecie, prawda? Ale jednak, no i oczywiście ekwipunek, ale jednak dużą część stanowi umiejętność posługiwania się tymi, no, tymi brońmi, tymi ciuchami i tak dalej. Także nie chciałbym, żeby kogoś od Albiona właśnie to odstraszyło. Bo tutaj jest powiedziane, tak jakby jest taka sugestia, że trzeba twardo grindować, żeby coś osiągnąć. O, wytłukli nas, wycofaliśmy się, grindowaliśmy, zbroiliśmy się. Takiego wała, kurde. Wystarczy dobry koler i ludzie, którzy mają trochę IQ w głowie i naprawdę da się dużo zwojować na czarnych mapach. Także tutaj się tym nie odstraszcie. Jest grind, ale nie aż taki, jak tu jest sugestia. A podsumowując, trailer, no naprawdę może być. Po takim trailerze pewnie bym zajrzał do gierki. Także jeszcze tutaj coś jest. Ups. Nie, to już tutaj nie ma. No, oczywiście, tak jak zawsze, wspomniane, że możecie sobie pograć na komputerze albo na telefonie, bo to jest jedno i to samo. To jest multiplatformowa gierka, także możecie też na lepszych telefonach, nawet na ZVZ podobno biegać, także ja nie próbowałem, no ale ludzie mówią, że całkiem znośnie to działa. No dobra, to by było z mojej strony na tyle dzisiaj, także jeśli jeszcze raz chcecie posłuchać epickiego głosu narratora, to zapraszam śmiało, link w opisie, a ja was żegnam na dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku.